Minęła godzina 12. Witamy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, SKS, czyli Salon Książki Sportowej. Dziś będziemy rozmawiali z Mateuszem Ratyńskim. Witam Cię, Mateusz, bardzo serdecznie. I z naszym muzealnym ekspertem Piotrem Banasiakiem, kierownikiem działu muzealiów. Witam, Piotrze. Witam. Mikrofon troszeczkę wyżej. Witam, dzień dobry. Widzowie słyszeli. Dziś będziemy rozmawiali o książce napisanej właśnie przez Mateusza. Stanisław Osiecki, polityk z pasją. Mateusz, pierwsze pytanie kieruję do Ciebie. Skąd pomysł na napisanie takiej książki? No, przede wszystkim ta książka to jest mój doktorat. Musiałem wybrać jakiś sobie temat pracy doktorskiej i ten temat uznałem, że jest wartościowy, merytoryczny, ciekawy, ważny, ponieważ to jest nowatorski temat. Nikt nie napisał jeszcze biografii Osieckiego, więc dlatego postanowiłem ją zrobić. I tak powstała ta książka rok później po obronie pracy doktorskiej. Jesteśmy w Muzeum Sportu i Turystyki, czyli będziemy rozmawiali o sporcie, bo Stanisław Osiecki nie dość, że był politykiem, to był również związany ze sportem i turystyką, ale to pytanie kieruję do naszego muzealnego eksperta. Piotrze, jakie były właśnie powiązania Stanisława Osieckiego ze sportem i turystyką i jakie zbiory posiadamy w naszym muzeum związane z tą postacią? Niestety zbiory są bardzo skromne, jest to wędka, kijek pomagający Osieckiemu w podróżach górskich, jest niewielka teczka z wycinkami prasowymi i w gruncie rzeczy to wszystko. Myślę, że warto byłoby jeszcze oddać głos autorowi, żeby zrobił takie wprowadzenie biograficzne, kim Osiecki był, nim ja zacznę mówić o sporcie, bo ze sportem i turystyką, a przede wszystkim z turystyką, chyba miał już kontakty na przełomie XIX i XX wieku, czy na samym początku XX wieku, ale może przedstawmy taką wstępną biografię, powiedzmy do lat 20. Osieckiego, żeby nasi widzowie wiedzieli, kim jest bohater książki, bo książka jest znakomita, jeszcze do samej książki wrócimy. Tak zrobimy. W tle, jak autor będzie nam tutaj opowiadał, będą leciały fotografie, plakaty właśnie udostępnione przez Mateusza, ale także również inne materiały wizualne, także prosimy o krótką notkę biograficzną. Stanisław Osiecki jest takim politykiem, kilku jakby, to jest polityk, a zarazem społecznik. Jako polityk był działaczem ruchu ludowego jeszcze w okresie zaborów. Funkcjonował w różnych organizacjach ludowych, był również więźniem carskim. W latach już 20. w okresie międzywojennym był ważnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, Stronnictwa Ludowego, pełnił funkcję ministra, dwukrotnie był ministrem reform rolnych, ministrem przemysłu i handlu, był także wicemarszałkiem Sejmu przez wiele lat. To jest polityk, dawałoby się, że tylko polityk, ale także jest ta druga jego strona, ta strona społecznika. I tu właśnie jest ta jego miłość do turystyki górskiej, miłość do różnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, do wioślarstwa, był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Tutaj pan Piotr wspominał o jego takim początkach zainteresowania tym ruchem sportowym, turystycznym. No to właśnie jest ten przełom XIX i XX wieku, kiedy dołączył do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. A potem również do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. I co? I on jako mieszkaniec Warszawy, który zresztą pochodził z Ciechanowa, on zawodu był w ogóle buchalterem. To był główny buchalter w wielu przedsiębiorstwach, fabrykach, więc też był człowiekiem majętnym, więc też nie musiał nigdy narzekać na swoją sytuację finansową. I on pokochał góry, ponieważ znalazł się na emigracji w Krakowie. W 1906 roku, przepraszam, w 1907 roku, organizacja, jedna z pionierskich organizacji ruchu ludowego, Polski Związek Ludowy, to była taka radykalna, pionierska organizacja ludowa skierowana do włościan w Królestwie Polskim, została rozbita i on został aresztowany przez ochranę, czyli tajną policję rosyjską. No i w następstwie różnych wydarzeń został zesłany do Galicji, w sensie miał do wyboru albo jechać na Syberię z innymi, albo udać się na emigrację przymusową, no i naturalnie wybrał tę emigrację przymusową.
czyli do Galicji jako najbliższej. Udał się do Krakowa. I to jest ciekawe, bo on się bardzo zaprzyjaźnił w celi więziennej w czasie podróży już do samego więzienia w Brześciu, w tym, jak został aresztowany przez Rosjan. Zaprzyjaźnił się z Andrzejem Strugiem, który go wciągnął w turystykę górską. Zabrał go do Zakopanego i tam spędzili razem czas i Osiecki po raz pierwszy pochodził po górach. No i bardzo zaintrygował się w ogóle tą działalnością, również organizacji tatrzańskich, głównie Towarzystwo Tatrzańskie. No i potem tworzył sekcję miłośników gór przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, która następnie była oddziałem warszawskim Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Piotrze, oddaję głos. Tak, warto dodać, że działalność społeczna i sportowa Osieckiego miała powiązanie z jego działalnością polityczną. Podejrzewam, że gdyby nie był politykiem, nie byłby tak skutecznym działaczem sportowym i społecznym, a tych funkcji pełnił bardzo dużo. Tych funkcji pełnił bardzo dużo i nieraz można odnieść wrażenie, że chyba zbyt dużo, bo no niektóre z nich nie zakończyły się dla naszego bohatera dobrze, ale może przedstawię taki fragment, epizod z jego biografii związanej z Ligą Obrony Powietrznej Państwa. No to świadczy też o wielkiej fantazji Osieckiego. Gdy w 1925 roku były organizowane jedna z kolejnych rocznic rejmontowskich, Rejmont zresztą parę miesięcy później zmarł, Osiecki wpadł na pomysł, żeby w ten sposób zareklamować naszego noblistę, że na tych uroczystościach krążył samolot, który zrzucał ulotki sławiące pisarza. No, trzeba przyznać, że fantazja duża, pewno odwołująca się do takich happeningów futurystów w Krakowie jeszcze w latach 20., ale również wydawał, pan wspomniał o kwartalniku, nasz samolot, ale ja się z kolei zetknąłem również z takimi dodatkami. One były w Przyjacielu Ludu, w Ludzie Chrześcijańskim i zdaje się, że również w takim dodatku do Włościanina. I przyznam się, że z dzisiejszego punktu widzenia to może nawet trąciło pewnym takim humorem, bo polska wieś była no jedna z najbardziej zacofanych w Europie. Jak z pamiętników naszych rodzimych podróżników wynika, że już pojawienie się roweru budziło często sensacje na wsi, nie mówiąc o samochodzie, a tu nagle Osiecki wydaje szereg dodatków do pism o polskich samolotach i tam rzucają też pomysł budowy takiego samolotu przez Włościan. To wszystko się chyba generalnie źle skończyło, bo pojawiły się później zarzuty o niegospodarność i zdaje się, że całą kwestię przerwał zamach majowy, bo później Osiecki przestał być prezesem Ligi Obrony Powietrznej. Ale też myślę, że ten epizod świadczy o takim rozmachu, dużej fantazji, pomysłowości. Nie był to taki działacz, który jakby zza biurka prowadzi instytucje, ale wprowadza wiele pomysłów. I jak się z książki dowiedziałem, pilotem, który te ulotki rozrzucał, był January Grzędziński, który był szwagrem właśnie Struga. A wydaje mi się, że Osiecki był z rodziną Struga właśnie też powiązany przez żonę, która była siostrą Januarego. Później chyba ich drogi się rozeszły, ale to znowu wchodzimy w jakieś tam dygresje, które wydaje mi się, że w pana książce są bardzo cenne, te rozległe przyczynki. Tam możemy się dowiedzieć i o Strugu, i o Rejmoncie, i o Piłsudskim, i o szeregu ludzi związanych z kulturą. Ta postać Osieckiego odbija się, tam się odbija cała historia, dramatyczna historia też naszego kraju. Ale wracając do kwestii może związanych z turystyką, to na pewno moim zdaniem takim pomnikiem, który Osiecki sobie postawił, to jest schronisko na hali gąsienicowej. To jest do dzisiaj schronisko bardzo ważne dla turystów, mogące pomieścić grubo ponad 100 osób. No trudno sobie wyobrazić, Piotrze, czy byłeś w tym schronisku? Ależ oczywiście.
Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby wędrować po Tatrach, bo tam są szlaki na Czarny Staw Gąsienicowy, dalej na Kasprowy Wierch, na Czerwone Wierchy. To jest zdecydowanie pomnik. Zresztą w jadalni tego schroniska jest jego jakby upamiętnienie osieckiego, jest tablica upamiętniająca jego, więc także w tym schronisku na przykład mój przyjaciel jakiś czas temu był właśnie jego gościem i mi wysłał zdjęcie tej tablicy z pytaniem, czy to jest właśnie ten Osiecki, o którym napisałem książkę. Mówię, tak, Arkadiuszu, to jest właśnie ten Osiecki. Mateusz, powiedz, gdzie zbierałeś materiały do tej książki? Czy było to trudne, łatwe, czy dużo źródeł jest właśnie po życiu i karierze Stanisława Osieckiego? Ze Stanisławem Osieckim sprawa wygląda następująco, że początkowo wydawało mi się, że źródeł nie jest dużo. Nikt się zresztą za niego nie zabrał, bo historycy mają taką skłonność, że piszą pracę o kimś, kiedy mają dużo dostępnych materiałów, a najchętniej jak mają wydany pamiętnik, to już w ogóle są najbardziej szczęśliwi. Osiecki akurat nie miał jakichś wybitnych umiejętności pisarskich, chociaż różne artykuły były publikowane z jego nazwiskiem w prasie ludowej, ale też turystycznej i sportowej. Ale przede wszystkim u Osieckiego jest sytuacja następująca, że w XXI wieku jego spuściznę przekazała, a raczej rozdzieliła na różne instytucje kultury, jego córka Maria Osiecka-Kuminek, która swoją drogą była scenografką w różnych filmach i to nawet taką utytułowaną. Panny z Wilka Wajdy. Tak, 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 za to właśnie dostała jedną z nagród. I ona przed śmiercią zdecydowała, już była wiekową kobietą, zdecydowała, żeby jego taką spuściznę po Osieckim rozdzielić na różne instytucje. I tak, większość poszła do placówki, w której pracują, czyli Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tam są różne dokumenty, zbiory, legitymacje, zdjęcia, no, ogrom różnego rodzaju materiałów, dyplomy szkolne. Część materiałów trafiła do Muzeum Sportu i Turystyki, co już panowie zauważyliście. Mówimy o tych właśnie wędkach, kijkach narciarskich. Tego typu materiały trafiły tutaj. Niektóre również rzeczy trafiły do Muzeum Wojska Polskiego, ale to głównie związane z jego najstarszym synem Tadeuszem, który był podchorążym Wojska Polskiego i zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Więc tutaj sprawa była ułatwiona ze względu na tę jego bogatą spuściznę, no ale również tutaj prowadziłem kwerendę w kilku instytucjach, Archiwum Maknowych, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Archiwum Narodowe w Krakowie. No, wydaje mi się, że ta bibliografia jest dosyć sowita w wszelkiego rodzaju archiwalia, ale także wydane źródła, pamiętniki, wspomnienia, relacje, prasa. Prasa też była dla mnie bardzo istotna. Tu prasa ruchu ludowego, ale także prasa sportowa. Pamiętajmy, że jeżeli rozmawiamy o Osieckim, to rozmawiamy o człowieku, który żył ponad 90 lat. I ja w ogóle wychodzę z założenia, że biografia jest taką jakby, historia jest sumą poszczególnych biografii, życia ludzi. I właśnie tutaj, jak pan Piotr zauważył, że Osiecki... Jest lustro epoki, prawda? Tak, a Osiecki był w kilku epokach. To jest okres zaborów, wspominaliśmy o tym, że był działaczem niepodległościowym, związanym z ruchem ludowym. To jest okres I wojny światowej, kiedy był w Centralnym Komitecie Narodowym i był współtwórcą Polskiego Stronnictwa Ludowego, które potem było Polskim Stronnictwem Ludowym Wyzwolenie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był ważnym politykiem, działaczem społecznym, ministrem, parlamentarzystą, przyjacielem Witosa, bo on był związany Ale wtedy już w Piaście działał. W Polskim Stronnictwie Ludowym Piast, bo on przeszedł, bo on był bardziej pragmatycznie nastawiony do polityki i nie był radykałem. To był typowy centrowiec i propaństwowiec. I on skupiał się bardziej na działaniu, żeby to zrobić, niż na ideologiach. Choć nie zrobił Wolty w PRL-u i kariery później nie zrobił, prawda? Tak, nie tak, chciał tak, jednak. Tak. Ten pragmatyzm nie zaprowadził go chyba do złych wyborów też. Tak, w przeciwieństwie do wielu ludowców, którzy poszli do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ale jeszcze tu dodam, że po zamachu majowym jego sytuacja w ogóle się zmienia. I on przestaje w pewnym momencie w latach 30. być politykiem, bardziej się właśnie staje takim działaczem turystycznym. Acz wejdę w słowo, bo powiem, że dla mnie było to miłe odkrycie i znowu na zasadzie ciekawostki, że w 1935 roku nasz bohater został senatorem
a miejsce mu ustąpił Bolesław Limanowski, autor, bardzo polecam, prześlicznych i przewartościowych pamiętników, ale proszę sobie wyobrazić, że Limanowski w momencie wyboru do Senatu miał 95 lat. Wydaje mi się, że to najstarszy wybrany senator. Tak. Zmarł w wieku prawie że 100 lat, bo zmarł w lutym, on zdaje się z października jest, prawie 100 lat i Osiecki też przez krótki okres był senatorem po karierze takiej poselskiej, no i wicemarszałka Sejmu. Chociaż tym senatorem właśnie był tam z kilka miesięcy, żadnych wystąpień nie miał. Zresztą został wybrany z listy państwowej centrolewu, więc to też, czyli bloku Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast i innego typu organizacji. Ale żeby jeszcze wrócić do turystyki, wspominał pan o dzieciach pani Marii, myślę, że warto wspomnieć o Stefanie, który z kolei Stanisława. Osiecki też był taternikiem i w latach 20. odbył też z generałem Zaruskim takie przejście, pierwsze przejście zimowe z koziej Doliny tam w kierunku Orlej Perci, ale jego syn był o wiele bardziej znanym chyba miłośnikiem gór, bo odbywał wyprawy po Andach, a poza tym jako muzealnik powiem, że był autorem kilku bardzo ciekawych też plakatów sportowych i turystycznych. Może coś więcej o tym Stefanie, bo to postać również bardzo ciekawa. Panowie, przerwę tą pasjonującą dyskusję. Kończymy troszkę temat polityki. Pokazujemy właśnie naszym widzom te plakaty, o których tutaj, Piotrze, wspomniałeś. Mateusz, powiedzieliście tutaj, Piotr powiedział, ty powiedziałeś, Stanisław Osiecki niemalże człowiek renesansu, zajmujący się wieloma rzeczami, od samolotów, pochodzeniu po górach. Właśnie jakbyś mógł przybliżyć, jakie funkcje związane ze sportem pełnił Stanisław Osiecki? No i druga rzecz, bo mieszkał tutaj, my znajdujemy, tak i z turystyką oczywiście, my znajdujemy się na Żoliborzu tutaj w Warszawie, Stanisław Osiecki też w jakiś sposób z Żoliborzem był związany. Dobrze, to może zacznę od tych funkcji. Może jeszcze o tym synu troszeczkę, bo to autor filmów i te wyprawy, słyszałem, pan wspomniał w książce, że w Andach znajduje się góra imienia Osieckiego, tak, warto też o tym wspomnieć. No to już dużo tych wątków kolei, mamy po kolei. Dobrze, pierwsze zacznijmy od tych organizacji sportowych i turystycznych. Osiecki był w okresie zaborów, oczywiście będę wymieniał te najważniejsze, twórcą sekcji miłośników gór przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Następnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego był prezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Pełnił przez wiele lat funkcję wiceprezesa i także prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, to są lata 20 i 30, ale także był w różnego rodzaju organizacjach federacyjnych. Jedną z tych organizacji federacyjnych był Związek Polskich Towarzystw Turystycznych. To była organizacja zrzeszająca organizacje turystyczne, krajoznawcze i on stał na jej czele. Taka organizacja federacyjna istniała w latach 20 i 30. A teraz z punktu widzenia sportowego, bo to jesteśmy w końcu głównie w Muzeum Sportu, pierwsze jest sportu, potem jest turystyki, był prezesem Związku Polskich Związków Sportowych. To była organizacja federacyjna skupiająca najważniejsze organizacje sportowe, np. Polski Związek Narciarski, Polski Związek Piłki Nożnej i on stał na czele tej organizacji. To ciekawe, że zamach majowy nie przerwał jego kariery w tej organizacji, prawda? Bo był, zdaje się, do 28 roku prezesem. Tak. No, on był w ogóle szanowany przez... Po zamachu majowym Osiecki był ministrem przemysłu i handlu wówczas, kiedy był zamach majowy. Był najpierw w rządzie Aleksandra Skrzyńskiego, potem w tym trzecim rządzie Witosa. Osiecki cieszył się... Przecież się poważaniem i szacunkiem raczej, więc nie został jakoś zdymisjonowany z tej funkcji, ale wrócę jeszcze do tych organizacji. Związek Polskich Związków Sportowych, taka federacyjna organizacja zrzeszająca różnego kluby sportowe, organizacje, bardzo istotna,
która także przez pewien czas pełniła funkcję, od pewnego momentu, od 25 roku, pełniła funkcję Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. I Osiecki, będąc prezesem Związku Polskich Związków Sportowych, był również prezesem Komitetu Olimpijskiego. Polskiego. No właśnie, bo jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Pan wspomniał, że pod koniec 24 roku doszło do fuzji Związku Polskich Związków Sportowych z Komitetem Igrzysk Olimpijskich i że został wybrany jeden zarząd i że przewodniczącym, prezesem był Osiecki. Natomiast w dokumentacji Komitetu Olimpijskiego, w jego drukach propagujących, w tym czasie Osiecki nie jest wskazywany jako prezes tej organizacji, a książę Kazimierz Lubomirski do 29 roku. Więc mimo wybrania tego samego zarządu i prezesa, jakby PKOL czyżby zapomniał o Osieckim, czy jakieś inne kwestie, jak pan to widzi? To jest skomplikowane zagadnienie, które pan poruszył, bo zarazem są dokumenty, w których figuruje ktoś inny, a są też dokumenty, że on występuje, pisze właśnie do tego międzynarodowego, więc to jest właśnie skomplikowane i za bardzo nie ma na to materiałów wyjaśniających skrupulatnie, jak to dokładnie było. Może inni historycy będą odkrywać i naprawiać potencjalne moje błędy. Znaczy, wydaje mi się, że no brzmi to bardzo fajnie, Osiecki jako taki zapomniany prezes PKOL-u. I wszystko chyba na to wskazuje, skoro zarząd był ten sam, prawda, tak. Organizacja. To jeszcze warto wspomnieć, że wtedy za kadencji Osieckiego do tej federacji wszedł jeszcze Polski Związek Motorowy, Polski Związek Hokeja, więc no bardzo przyczynił się do rozwoju. Tak, tam było kilkadziesiąt organizacji sportowych, no i to często polegała ta jego rola jako prezesa na zarządzaniu finansami, reprezentowanie przed władzami państwowymi. To było łatwe do pewnego momentu, kiedy Ruch Ludowy, którego on był reprezentantem, był silny. Potem już była sanacją, to już było troszkę utrudnione po 26 roku. I ludzie, których też dobrał, bo tam przecież był Mieczysław Orłowicz, no postać, którą trudno w ogóle przecenić, jeśli chodzi o polską turystykę, czy Aleksander Bobkowski, który z kolei jest kuzynem Andrzeja, tego słynnego emigracyjnego pisarza. I wrócę jeszcze do samej książki. Wydaje mi się, że książka napisana jest bardzo dobrze, obiektywnie, szczegółowo, niemniej wie pan, zwróciłem uwagę na jeden taki eufemizm, który pan użył, a chodzi o pewien konflikt między Aleksandrem Bobkowskim, który był wtedy sanacyjnym wiceministrem, a Osieckim, i użył pan takiego sformułowania, a rzecz chodzi o budowę z tej słynnej kolejki linowej z Kuźnic. No tak, to jest bardzo ciekawy temat. Pan użył sformułowania. Temat. Swoją działalność Osiecki skierował przeciwko zagrażającemu przyrodzie działaniom wiceministra Osieckiego, więc jeżeli jesteśmy w Zakopanem, widzimy pomnik Osieckiego jako skronisko na hali Gąsienicowej, ale jednocześnie nie zawdzięczamy mu chyba budowy tej kolejki. Tam doszło do jakiegoś poważnego konfliktu, prawda? To jest konflikt, szybko powiem, to jest konflikt między dwiema myślami. Jedna myśl to jest turystyka górska oparta na tym, żeby nie było żadnych pomocy, żeby naprawdę ludzie sami się wspinali, żeby nie było jakichś ułatwień. A druga to jest właśnie zrobienie z turystyki górskiej takiego hotelarstwa, takiego, no, że ktoś sobie kupuje apartament, wychodzi sobie w góry i potem mówi, że jest właśnie turystą górskim. To jest w ogóle sprawa opisywana w prasie górskiej, turystycznej, w Wierchach na przykład. Tam są dylematy między tym, w ogóle Bobkowski jako prezes był jako wiceminister, bardzo działał przeciwko Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu i przeciwko Osieckiemu, który był zwalczany i na przykład był zwalczany w sposób taki, że w subwencji Polskie Towarzystwo Tatrzańskie nie otrzymywało. To był taki konflikt ideowy, o, można powiedzieć. Wróćmy do tematyki, nie skaczmy, Piotrze, tak z tematu na temat, bo żeby ja już tutaj zgubię się, jakie pytania. Tak, bo już jest pogubione. Wspomnij, Mateuszu, o tym Żoliborzu i o synu Stanisława Osieckiego, który Dobrze, to najpierw wspomnę o Żoliborzu. Stanisław Osiecki w latach 30. zbudował dom na Żoliborzu, na ulicy Mickiewicza. On jest w pobliżu Kępy Potockiej. To jest Mickiewicza, jak jest skrzyżowanie Mickiewicza i Potockiej ulicy. Tam jest w okolicy właśnie jego dom.
Zresztą ten dom, jest zdjęcie tego domu w książce, no trochę już jest zaniedbane, no bo to już lata minęły, więc on jest w ten sposób związany z Żoliborzem, że na ulicy Mickiewicza na Żoliborzu jest jego piękny dom, w którym mieszkał w sumie do końca życia, z przerwą na II wojnę światową, bo na przykład w ogóle nie powiedzieliśmy o Osieckim w czasie II wojny światowej, że był... Organizacja ROK, między innymi. Tak, był prezesem Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, czyli organizacji naczelnej ludowców w czasie II wojny światowej. No i działał w Polskim Państwie Podziemnym, był bardzo ważnym działaczem, no ale to zostawmy, przejdźmy do innej sprawy, czyli o Stefanie. Osiecki miał 4 dzieci z 2 różnymi żonami, pierwsza żona zmarła. Obie żony miały nazwisko Filipowicz, co było zbiegiem okoliczności, bo nie były ze sobą rodzinnie związane. Co do pierwszej żony Filipowicz, to właśnie ona była spokrewniona z Grzędzińskimi. Jej siostra była żoną Grzędzińskiego ojca Januarego, o którym wspominaliśmy. I w ten sposób są powiązania rodzinne ze Strugiem. January Grzędziński i jego siostra Nelly Grzędzińska mówiły do Osieckiego wujku, więc można powiedzieć, że Nelly Grzędzińska po ślubie z Andrzejem Strugiem, no nie wiem, no ten Strug, jego przyjaciel w podobnym wieku, powinien też do Osieckiego mówić wujku w takim wypadku, ale no zostawmy to. Stanisław miał 4 dzieci. Najstarszy Tadeusz zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Drugi syn, Stefan, o którym właśnie dużo mówiliśmy, był właśnie też człowiekiem renesansu, bardzo uzdolnionym graficznie. Projektował plakaty, które zdobywały różne międzynarodowe nagrody. Był również turystą górskim. Właśnie tutaj wspomniane są wyprawy w Andy w latach 30. Bardzo ciekawe. I on na nich nagrywał te wyprawy. I te filmy jego są pokazywane no, na różnych festiwalach międzynarodowych. No bo to jest taka historia, ta historia dokumentalistyki i dokumentalistyki górskiej. Stefan był w ogóle człowiekiem renesansu, bardzo uzdolnionym. Ja się starałem, żeby ta książka nie była tylko właśnie o Stanisławie Osieckim. To jest duża siła tej książki. Bardzo dziękuję. Ale także, żeby była o ludziach wokół, o jego rodzinie. W dużej mierze też się starałem właśnie przedstawiać jej losy. No, tutaj też ta córka Maria, też jest syn Jacek. No i także politycy wokół niego, tak, bo on był głównie politykiem. Więc to jest o Stefanie Osieckim, który jest pamiętany, ale nie wszyscy pamiętają, że jest on właśnie synem Stanisława. Panowie, mija nam tu pięknie pół godziny. Bardzo szybko. Bardzo szybko minęło. Także słowa zakończenia. Mateusz, wydawcą tej książki jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Gdzie można kupić tą książkę? Książkę można kupić na stronie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Właśnie dobrze, że o to spytałeś, bo też sprawdzałem tą sprawę w internecie, ale także jest w różnych jakichś mniejszych księgarniach, nawet chyba na Elixie jest dostępna i na Allegro, więc ktoś tam wystawia ją, ale głównie można ją kupić w dosyć niskiej cenie 35 zł na stronie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w bibliotece. Panowie, to słowem zakończenia zadaję obu panom pytanie. Dlaczego tą książkę warto przeczytać z punktu widzenia autora, no i z punktu widzenia naszego eksperta. Damy pierwszy głos autorowi, a później Piotr z punktu widzenia naszego eksperta. To jest trudne pytanie, bo samego siebie tak reklamować to trochę głupio jest, ale ta książka jest, powiem wprost, to nie jest łatwa książka, bo to jest książka naukowa, ona w końcu jest pokłosiem mojej pracy doktorskiej. Jest bardzo dużo przepisów, bardzo dużo informacji, ale jeżeli ktoś chce zebrać taką syntezę, poznać syntezę ruchu ludowego, tak jak zresztą recenzenci pisali tej mojej książki, jeżeli ktoś chce poznać syntezę ruchu ludowego, turystyki, historii sportu, to może do tej książki sięgnąć i wydaje mi się, że może z niej różne ciekawe informacje zdobyć. I chyba tyle z mojej strony na ten temat. Piotr Banasiak? Mnie zachwyciła erudycja autora, bo jak wspomniałem, nie jest to tylko opowieść o Osieckim, choć głównie można się bardzo dużo dowiedzieć rzeczy też o polityce, ale i o kulturze, no chociażby kwestia Rejmont i samolot, tak, albo o Strugu, ale szereg i Limanowski i naprawdę wirtuozeria. Ta przyczynkowość tej książki bardzo mnie zachwyciła, choć przyznam się, że gdy brałem ją do ręki, pomyślałem sobie,
No mój Boże, jakaś biografia działacza ludowego z lat 20. to chyba nie może być, to chyba nie może być ciekawe, bo to jeszcze nie polityk typu Witosa, który grał pierwsze skrzypce, a jednak postać niesamowita. I myślę, że dużą siłą jest właśnie ta przyczynkowość. Myślę, że człowiek zainteresowany generalnie historią znajdzie na pewno coś dla siebie. I ten człowiek, który się interesuje historią literatury i historią turystyki, historią dwudziestolecia, ale też okresem okupacji, bo to też no, piękna karta. Osiecki był przecież też zaangażowany w bataliony chłopskie i tak dalej. No w zasadzie niewiele o tym człowieku jeszcze powiedzieliśmy, ale książka naprawdę bardzo dobra. Jeżeli ktoś się interesuje historią, niech do tej książki sięgnie, bo ona nie jest tylko o polityku, ale ten polityk się przegląda w historii dramatycznej tych naszych ostatnich 50-60 lat. No i też jest człowiekiem, tak? W sensie, też starałem się też go opisywać, cytaty na jego temat podawać. Pełnokrwistą osobą, tak? No, charakterystycznie wyglądał, charakterystycznie się ubierał, miał charakterystyczny wzrost. Tutaj na okładce jest przedstawiony w kwiecie wieku jako minister przemysłu i handlu. To jest otwarcie wystawy targów międzynarodowych w Poznaniu, tutaj wstęga przecina, więc też ta książka ma bardzo obfitą okładkę ilustracyjną. Bardzo dużo jest zdjęć, rodziny, jego najbliższych i też można zobaczyć, jak się człowiek zmienia. Też daje do zastanowienia. Szanowni panowie, bardzo dziękujemy. Dziś moimi państwa gośćmi byli Mateusz Ratyński, autor. Dziękuję i bardzo. Piotr Banasiak, kierownik działu muzealiów. Dziękuję. Nasz ekspert. Rozmawialiśmy sobie o Stanisławie Osieckim, polityk z pasją. Książka tutaj przed nami dostępna, jak słyszeliście, autor mówił, gdzie można ją zobaczyć, gdzie można ją zakupić. Był to odcinek SKS, czyli z Salon Książki Sportowej. A już w najbliższy poniedziałek o godzinie 12:00 spotkamy się w sportach znanych i nieznanych z Justyną Jasko. Będziemy rozmawiali o fitnessie, także serdecznie zapraszamy do zadawania pytań, do oglądania. Przed nami też przegląd filmów alpinistycznych. Tu sobie rozmawialiśmy, że nagrania syna właśnie Stanisława Osieckiego krążą po różnych festiwalach. My chyba tego filmu nie będziemy publikować, ale będą inne bardzo ciekawe, inni bardzo ciekawi goście. Także zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na naszych social mediach. Dziękuję panowie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Z Boržomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Boržomi to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.